Wiktoria, przypuszczałaś w przerwie przy stanie 1-3, że zdoła ci odwrócić losy tego meczu? Jasne, że tak. Ja bardzo zawsze wierzę w naszą drużynę i w to, że zawsze będziemy wygrywać, a takie mecze tylko pokazują to, że naprawdę jesteśmy drużyną. A w momencie, kiedy na tablicy zaświecił się rezultat 4-4, nadal wierzyłaś w to, że możecie doprowadzić do dogrywki, może wygrać przed upływem 40 minut? Jasne, że tak. To nieistotne, czy było 4-4, czy 3-1, to ja zawsze do końca wierzę i dzisiaj też wierzyłam, że wygramy. To był indywidualnie najlepszy mecz Wiktorii Nowak w tym sezonie? Myślę, że zdecydowanie tak, że po moim powrocie to był najlepszy mecz. Dzięki i powodzenia w dalszych grach. Dziękuję. Trenerze, zacznijmy może w ten sposób. Co stało się z bielskim zespołem w trakcie pierwszych 20 minut? Zależy, o co pytamy, bo to był taki zespół, który widzieliśmy przed tygodniem w Górznie. Chcący bardzo szybko strzelać bramki. Zespół, który nie był skoncentrowany na tym, żeby grać, tylko żeby zdobywać te bramki i wygrywać. A to jest droga do tego, żeby niestety te bramki tracić i tak ta pierwsza połowa wyglądała. Właśnie, co się stało z mentalem rekordzistek? Czy aby nie były przemotywowane dla odmiany? Nie, myślę, że nie. Myślę, że dobrze podeszły do tego meczu, natomiast jakby wynikało to trochę, wydaje mi się, ze względów też taktycznych. Drużyna z Górna gra dosyć nietypowo w obronie i tu mieliśmy lekki problem, ale skorygowaliśmy to i wyszło jak wyszło. A propos zespołu z Górna, niesłychanie trudne warunki wam postawiły w raptem 5-osobowym składzie. No tak, dlatego jakby wiedzieliśmy o tym, że jeśli zaczniemy tu strzelać bramki, to drużyna z Górna nie będzie miała czym odpowiadać, to tak naprawdę drużyna zależna od jednej zawodniczki. No i nie ukrywajmy, że zniszczyliśmy ich własną bronią, więc z tego się bardzo cieszymy, że zespół tak zareagował. Co było kluczem w tym spotkaniu do odmiany losów i rezultatu przede wszystkim? Przerwa między pierwszą a drugą częścią? Inne ustawienie czwórek, krótsza gra tychże czwórek na parkiecie, czy może przesunięcie nowe obowiązki Natalii Majewskiej, snajperki rozgrywającej jak to woli? Jak już wspomniałem, myślę, że kluczem do zwycięstwa była zmiana tej strategii i gra bronią, której używał zespół z Górna, czyli operowaliśmy długą piłką, co nie leży w naszej naturze, ale postawiliśmy wszystko dla jednego celu. Natomiast gdybym miał odpowiedzieć jednym słowem, to odpowiedziałbym, że drużyna. To drużyna wygrała, to drużyna i sztab ze sobą rozmawiała, była, żyła. I z tego miejsca chciałbym serdecznie każdej zawodniczce podziękować. Szczególne podziękowania kieruję tu do Martyny Cygan, która być może nie pomogła nam w takim wymiarze czasowym, jakim się spodziewała, ale dla mnie jest to fantastyczna osoba i zawsze chcę ją mieć w swojej drużynie. Karolina Czyż, wolne pole dla Wiktorii Nowak i piłka w siatce. Znakomitym lobem popisuje się Wiktoria Nowak, doprowadzając do wyrównania. Krótko rozegrana z Wiktorią Pietrzyk. Nowak, Gąsiorek, jest Karolina Czyż, słupek! Ale jak zupełnie inny rekord widzimy w drugiej połowie w stosunku do tego, co prezentowały w pierwszej części spotkania. I oto zaskakująco po uderzeniu Natalii Majewskiej, 4-3. Ależ oto zaskakująco, głową pokonuje Natalię Majewską Maja Kozłowska. Nowak do Czyż, znakomicie w bramce Nowego Świtu, Marta Ozimek. A tymczasem, co tu się wyprawia, w ciągu kilkudziesięciu sekund Bieszczanki znów na prowadzeniu. Już na koniec i szczerze, trenerze, miałeś z tyłu głowy już piątkę zawodniczy, które będą strzelać rzuty karne? Tak, taka piątka była wypisana na kartce, która leżała na piersi trenera Mateusza Żebrowskiego. Trzymał ją cały czas, tak żebyśmy nie mieli, żeby nas nie spotkało nic nieplanowanego. Ja takich rzeczy nie lubię, więc wolałem to mieć zaplanowane. I gdyby ta piątka była zdrowa i gotowa, to mieliśmy taką piątkę wytypowaną. Gratuluję awansu do Final Four. Bardzo dziękuję w imieniu drużyny i swoim. Nie miałaś tylu kontaktów z piłką w trakcie całego sezonu, co w spotkaniu z Nowym Świtem Górno. Zgadza się, ja już po meczu od razu czuję nogi. Tyle piłek to jeszcze nie strzeliłam w bramkę przeciwnika, więc tak, to było najwięcej kontaktów w tym meczu. Która rola była dzisiaj trudniejsza? Rozgrywającej czy bramkarki? Można powiedzieć to i to, bo miałam sytuację pod bramką, musiałam też nieraz pobronić, nieraz pomóc drużynie w ataku, strzeliłam bramkę, pomogłam, cieszę się, że to też dało jakiś efekt, więc super. Były chwile zwątpienia? Nie, ja wierzyłam do końca, mimo że schodziłyśmy do szatni z porażką 3-1, ja wiedziałam, że na co ten zespół stać i wiedziałam, że dowieziemy to zwycięstwo i awansujemy. Skoro sama nawiązałaś do wydarzeń pierwszej połowy, no słabo to wyglądało w waszym wykonaniu, przemotywowane?
Nie wiem, możliwe, ale my się nie poddajemy, co pokazała druga połowa. Dogramy do końca i tak będziemy grały już Final Four do końca. 7-4, rekord Bielsko-Biała pokonuje drużynę Nowego Świtu, Górną. Euforia na trybunach hali przystartowej 13, wielka radość. Tętno 150 i dawno nie widziałam takiego meczu. Trochę mi się przypomina mecz rekordu z Gattą, Aktiv Zduńska Wola. Więc ta hala zna takie przypadki i to jest kolejny taki przypadek dopisany do pięknej historii.